Czyli można powiedzieć, że tak trochę branżowo jesteś człowiekiem renesansu, tak? Wiesz co, myślę, że praktycznie każdy, który pracuje w tej branży, jest takim człowiekiem renesansu. Po prostu tak wygląda specyfika naszego rynku. Także powiedziałbym, że ten rynek jest dużo jakby płynniejszy i myślę, że dużo łatwiejszy dla kogoś, kto dopiero zaczyna z tym. Także to jest na pewno dużo łatwiejszy próg wejścia. Znam sytuację, w której w zamkniętym mieszkaniu znaleziono kolekcję, której wartość na pewno przekraczała kwotę tych kilku milionów złotych. Zdarzały mi się takie historie, że przychodził do mnie człowiek z reklamówką monet i powiedział: no, ja już myślałem, żeby to wyrzucić do śmieci, bo na co mi to? A okazywało się, że w tej reklamówce miał naprawdę grube tysiące złotych. 2 tygodnie temu sprzedałem menniczy worek nieotwarty, monet w idealnym stanie, jak spakowane w banku, zgrzane w taki plastikowy worek, 100 złotówek z 2010 roku i sprzedałem go za 1000 złotych, czyli jedna złotówka kosztowała 10 złotych. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku StudioBitHub.pl. Moje nazwisko Adam Kubaty, a dzisiaj moim szanownym gościem jest pan Krzysztof Jurko z domu akcyjnego Tempus, zajmującym się numizmatyką i monetami historycznymi. Cześć Krzysztofie, witam cię. Cześć. Chciałbym cię zapytać na początek, powiedz mi, czy dobrze cię przedstawiłem, jak określiłbyś siebie i swoją pracę swoimi słowami? Wiesz co, no, przede wszystkim jestem ekspertem numizmatykiem, tak? Więc zajmuję się monetami historycznymi. Oczywiście w takiej branży każdy ociera się też o inne rzeczy, czyli mimo tego, że monety są moim głównym zainteresowaniem zawodowym, to oczywiście znam się też na sztuce, znam się też na różnego rodzaju antykach, no i tym wszystkim się po trochu zajmuję, tak? Przede wszystkim jest to działalność handlowa, no ale oczywiście zawsze trafiają się takie ciekawsze kąski. Często robimy jakieś ekspertyzy, często no, weryfikujemy pewne rzeczy dla ludzi, którzy po prostu z uwagi na mniejszą wiedzę, którą posiadają, są nam zmuszeni coś takiego zlecić. Także no, jest to dość wielofacetowa działalność. Robimy dużo, dużo rzeczy. Czyli można powiedzieć, że tak trochę branżowo jesteś człowiekiem renesansu, tak? Wiesz co, myślę, że praktycznie każdy, który pracuje w tej branży, jest takim człowiekiem renesansu. Po prostu tak wygląda specyfika naszego rynku. Okej, okay, a czym zajmujesz się tak, co zajmuje najwięcej twojego czasu? Powiedzmy, czy to jest handel, czy to jest skup, czy to jest wyceny, czy obecnie, szukanie jakichś... Obecnie chyba najwięcej mojego czasu pochłania przygotowywanie klientom raportów aukcyjnych, ponieważ mam szereg klientów, którzy zbierają pewne rzeczy i ja na ich zlecenie oglądam aukcje, które w Polsce i za granicą się odbywają, informuję ich za niewielką opłatą, ja to przeglądam i informuję ich, że gdzieś na przykład jest walor, który nadaje się do ich zbioru, który można by do niego włączyć. Oczywiście wtedy również szukam jakichś archiwalnych notowań aukcyjnych, no i wysyłam im to, żeby mogli się oprzeć samemu, wyceniając, ile chcieliby za to zapłacić. Także no, to jest chyba obecnie trzon mojej działalności. No i oczywiście dużo, dużo czasu pochłania też handel, czyli głównie kupuję, sprzedaję monety. Okej, czyli z tego, co jeśli dobrze rozumiem, to najwięcej czasu pochłania ci, ja to nazwę, rzeczoznawstwo numizmatyczne, czyli opieka nad kluczowym klientem i tak naprawdę research? Ile co tak, jest warte? No, rzeczoznawstwo to jest duże słowo. Tak. Rzeczoznawca to jest słowo, które posiada pewien ciężar gatunkowy i ja go zawsze trochę unikam, ponieważ no, żeby być rzeczoznawcą, to musiałby być organ, który takie uprawnienia przyznaje. Bo w Polsce to co najwyżej można by zostać biegłym sądowym czy biegłym skarbowym, ale rzeczoznawców numizmatycznych z takiego prawdziwego zdarzenia jeszcze nie ma. Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych, w którym ja jestem członkiem, teraz rozmyśla nad stworzeniem instytucji i powiedzmy uregulowaniem rzeczoznawców numizmatycznych w pewien sposób, ale no to jest duży proces, który na pewno nie mało czasu zajmie. Także tutaj to jest skomplikowana kwestia, ale ja głównie zajmuję się takim doradztwem. Możemy powiedzieć, że to doradztwo inwestycyjne, bo dzisiaj bardzo wiele ludzi podchodzi do tych kwestii kolekcjonerskich również inwestycyjnie. Także no,
możemy powiedzieć, że głównie doradzą swoim klientom. Tak? Okej, okay, a jeżeli nie inwestycyjnie, to co głównie, hobbystycznie? Tak, tak. No to są takie dwa kierunki główne, które się pojawiają, tak? Albo ktoś zbiera i to jest taki przysłowiowy zbieracz z pasją, czyli no, on nie patrzy, że na przykład za 10-20 lat on sprzeda tą monetę z wielkim zyskiem, tak? Ale dzisiaj też jest bardzo popularne nastawienie takie, że ludzie kupując stare monety chcieliby wiedzieć, że za 5, 10, 15 lat sprzedając ten zbiór, który sobie zgromadzą, oni zarobią na tym pieniądze, tak? I dzisiaj to jest taka naprawdę ważna odnoga rynku. Kiedyś tak nie było. Kiedyś no, wszyscy praktycznie zbieracze to byli hobbyści, których to interesowało tylko i wyłącznie ze względu na posiadanie czy też no, badanie dawnych dziejów. Teraz dużo, dużo ludzi podchodzi inwestycyjnie. To jest taki naprawdę mocny trend na rynku, który wykształcił się w przeciągu, no nie wiem, ostatnich 10 lat tak mocno. No to bardzo to, co mówisz, jest podobne do kryptowaluty technologii blockchain, bo też zaczęło się podobnie tak naprawdę około 10 lat temu, może więcej, no właśnie 10-15. I tak naprawdę na początku byli to tylko pasjonaci technologii, ludzie tacy, no, powiedziałbym może nerdy, tak? A później teraz już w zasadzie dominuje ta teza inwestycyjna, tak? Czyli ludzie, którzy chcą na tym zarabiać, po prostu chcą w to inwestować i chcą mieć stopy zwrotu. U nas na rynku były podobne, bardzo podobne procesy i wyobraź sobie, że też mieliśmy wśród kolekcjonerów duże zgrzyty i duże zastanowienia, kiedy na przykład monety za granicą zaczęły skupować fundusze inwestycyjne, tak? Bo to jest dokładnie analogia do tego, co myślę działo się, jeśli chodzi o kryptowaluty, bo to też z pewnego momentu, kiedy ludzie to kupowali, bo to była jakaś ciekawostka, tak? Facet zapłacił facetowi bitcoinem za pizzę, tak? Mhm. To słynna sytuacja, nie? A w pewnym momencie wchodzą do gry ogromne fundusze z naprawdę wielkimi kapitałami. No i wtedy to się zamienia w zupełnie coś innego. To już nie są żarty. Nie? To już jest poważna sprawa i to wtedy wchodzi, powiedzmy, w inną ligę. Okej. Okay. A powiedz mi, czy powiedziałeś, że fundusze wcześniej nie wchodziły? Czy ja dobrze zrozumiałem w numizmatykę? Że to, kiedy to się zaczęło? Tradycyjnie to raczej były na przykład fundusze, które jako część swojego kapitału inwestowały w monety kruszcowe, bulionowe. Tak? A jeśli chodzi o monety takie stricte numizmatyczne, historyczne, to tutaj nie były one zbyt popularne, ponieważ to nie zawsze był taki płynny rynek jak obecnie i to jednak jest duży proces wyceny i duży proces rozechwiania cenowego, bo powiedzmy sobie szczerze, że jest to rynek czysto spekulacyjny, tak? Mhm. Jest walor, który ma cenę tylko i wyłącznie zależną od tego, ile chce zapłacić nabywca. I jeśli kupujemy w rynku byka, tak, to generalnie trzeba sobie wyobrazić, że jeśli znikną ci zbieracze, jeśli temat stanie się mniej popularny, jeśli coś na rynku się zmieni jeszcze głębiej, to po prostu no, nie osiągniemy tej ceny. W związku z tym to nie jest wdzięczny temat do inwestowania naprawdę dużych pieniędzy. Tak? Mhm. Myślę, że na małą skalę, czy na, no nie wiem, na skalę nawet kilkuset tysięcy, tak, kilku milionów złotych, to jest wykonalne, ale na skalę powiedzmy kilkuset milionów złotych, tak, żeby na tym oprzeć cały fundusz, myślę, że to jest ciężkie, bo to są pieniądze, które są w stanie tymczasowo w ogóle dźwignąć rynek w innym kierunku, tak, bo to jednak nie jest ogromny rynek, tak, są naprawdę zbiory jakichś połączonych naczyń i jeśli chodzi o te monety, no to tak naprawdę to nie jest tak, że cały rynek idzie do góry, tylko jest zbieracz tematu, ten zbieracz kupuje określone monety i cena tych monet, nie wszystkich monet w ogóle, rośnie. Teraz akurat mieliśmy taki czas, że podczas pandemii, podczas ostatnich lat, kiedy w ogóle były jeszcze do tego niskie stopy procentowe, tak, to bardzo dużo ludzi szukało inwestycji alternatywnych i ci ludzie gdzieś tam na ten rynek trafili, nie tylko na nasz rynek, no trafili też na rynek sztuki, tak, na rynek szeroko pojętych antyków i tam też oni sprawili, że jakieś zamieszanie się wywołało. Ale u nas to jest bardzo widoczne, bo naprawdę ogromnie wzrosła ilość ludzi, która jest zainteresowana monetami takimi stricte numizmatycznymi.
Okej, okay, czyli a czy numizmatyka wyróżnia się pod jakimś względem w kontekście tego, co mówisz, od innych inwestycji alternatywnych, na przykład rynku obrazów, czy whisky, czy wina na przykład, że tam też rynek nie rośnie jako tako, nie jest taki cykliczny, tylko bardziej rosną niektóre rzeczy, a nie inne spadają? Myślę, że na pewno jeśli chodzi o sztukę, to jest bardzo łatwo porównać, ale rynek monet jest zupełnie inny, dlatego że po pierwsze jest dużo bardziej płynny. Aukcji sztuki może jest więcej, jakby się tak policzył, ale to są jednak walory dużo bardziej unikatowe. Tak? Obraz, kiedy zostanie sprzedany, ma swoje notowanie, ono zawsze gdzieś tam zostaje i zawsze jest dla niego obciążeniem. Moneta ma swoje cechy unikatowości, każda ma trochę inny stan zachowania, każda ma być może jakąś tam odmianę, ale mimo wszystko to jest to towar powtarzalny, co niebotycznie ułatwia wycenę i ułatwia handel aukcyjny, tak? Bo po prostu kupując czy sprzedając monetę, odnosisz się do podobnych monet, które były sprzedawane i doskonale wiesz, ile rynek w danym momencie za taką monetę by zapłacił. To jest coś, co na rynku sztuki nie występuje, ponieważ te rzeczy są w pewnym stopniu dużo bardziej niepowtarzalne, tak? I to uniemożliwia taką wycenę. Także powiedziałbym, że ten rynek jest dużo jakby płynniejszy i myślę, że dużo łatwiejszy dla kogoś, kto dopiero zaczyna z tym. Także to jest na pewno dużo łatwiejszy próg wejścia. Okej. Okay. A powiedz mi, skoro już mówimy o cennych monetach, naszym głównym tematem prezentacji jest możliwość znalezienia 3 milionów złotych na swoim suficie, tak? Przepraszam, na swoim strychu w swoim domu. Powiedz mi, czy mógłbyś opisać przypadek, o którym dokładnie jest mowa? Znaczy, to jest takie pytanie postawione w tym tytule, jest takie trochę prześmiewcze, ponieważ nikt nie znajdzie nigdy kilku milionów złotych na strychu, tak just like that. Ale znam sytuację, w której w zamkniętym mieszkaniu znaleziono kolekcję, której wartość na pewno przekraczała kwotę tych kilku milionów złotych. Także są stare zbiory. To trzeba sobie zdać sprawę, że walory cenne, walory bardzo rzadkie, co do zasady są szczególnie te pozycje duże w złocie czy pozycje duże w srebrze, są co do zasady zachowane w ramach jakichś zbiorów numizmatycznych, tak? I to nie są przedmioty, które walają się po szufladkach w domu, bo one zawsze posiadały znaczną wartość i to nie jest tak, że można to znaleźć. Oczywiście zdarzały mi się takie historie, że przychodził do mnie człowiek z reklamówką monet i powiedział: no, ja już myślałem, żeby to wyrzucić do śmieci, bo na co mi to? A okazywało się, że w tej reklamówce miał naprawdę grube tysiące złotych, tak? Bo to właśnie był jakiś zaczątek kolekcji, czy jakieś monety, które gdzieś tam w domu się ostały. Także no, można znaleźć jakieś pieniądze, ale na pewno nie będą to miliony złotych. Ja trochę śmieję się z tego, że jest ogromna fala artykułów, które są publikowane na fali dobrych notowań aukcyjnych określonych monet, typu 5-złotówka za 12 tysięcy złotych, typu możesz mieć monetę w portfelu, która kosztuje X pieniędzy. To zazwyczaj są pisane przez naprawdę ludzi z bardzo wybujałą wyobraźnią artykuły i zupełnie niezgodne z prawdą, bo przede wszystkim, żeby moneta była droga, musi być albo rzadka, co już w praktyce bardzo mocno utrudnia jej znalezienie gdziekolwiek, albo musi być w wyśmienitym stanie zachowania. I coś, co nosimy w portfelu, z oczywistych względów nie będzie czymś, co będzie super drogie, tak? Chociaż jakbyśmy chcieli tak na to spojrzeć, to nie wiem, 2 tygodnie temu sprzedałem menniczy worek nieotwarty, monet w idealnym stanie, jak spakowane w banku, zgrzane w taki plastikowy worek, 100 złotówek z 2010 roku i sprzedałem go za 1000 złotych, czyli 1 złotówka kosztowała 10 złotych. To mamy w perspektywie 13 lat monety, które w perspektywie 13 lat tak podrożały. Także to zdarza się, ale na pewno taka złotówka, kiedybyśmy ją ponosili w portfelu chociaż trochę, to nie byłaby już warta 10 złotych, a bardziej
właśnie tą złotówkę. Także no tutaj nie sposób komuś powiedzieć, że da się znaleźć, czy to 20-złotówkę, która została sprzedana na aukcji za 36 tysięcy złotych, czy to 5-złotówkę, która została sprzedana za 12 tysięcy, bo to są monety, które naprawdę od momentu wprowadzenia do obiegu musiałyby być tak przechowywane, żeby nie zostały zniszczone. No dobrze, ale załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że ktoś odziedziczył na przykład dom po dziadkach albo pradziadkach, tak? I znalazł tam jakieś banknoty, jakieś monety. Na co, załóżmy, że są w względnie dobrym stanie, tak? Na co zwracać w pierwszej kolejności uwagę przy takim znalezisku, jeżeli chciałbym, zanim udam się oczywiście do profesjonalisty? To przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby nie pogarszać stanu zachowania, tak? Nie na przykład tych banknotów nie zginać, nie zgniatać, tylko spokojnie je położyć i dużo razy zdarzyło mi się, że naprawdę piękne banknoty trafiły do mnie wyjęte z kieszeni od człowieka, który po prostu je włożył do kieszeni, wcisnął, trochę je pogniotł i powiedział, a no bo akurat wychodziłem, to włożyłem do kieszeni. No i musiałem mu szczerze powiedzieć, że zamiast naprawdę dużych pieniędzy, które mógłby zarobić, bo były tam banknoty, które po prostu w pięknym stanie kosztowałyby po kilkaset złotych, tak? To już były banknoty, które kosztowały raczej po kilkadziesiąt, tak? I tutaj po prostu on w taki lekkomyślny sposób pozbawił się, myślę, no dobrych kilkuset złotych, tak? Także. Czyli spadek dziesięciokrotny? Myślę, że spadek wartości do jakichś tam 30% pierwotnej wartości. Okej, okay, a nie da się tego jakoś wyprasować, jeśli mówią banknoty? No to jest konserwacja i konserwacja zawsze pozostawi ślady, nie? Tak, czyli jak renowacja obrazów, tak? Tak. Moneta jest o tyle łatwiejsza, że monety trudniej popsuć. Dlatego ja lubię monety, nie lubię banknotów, bo no, moneta jest dużo więcej wybacza, tak? Dopóki nie weźmiesz szczotki ryżowej i ją gdzieś tam porysujesz, to wszystko jest okej. No ale to też jest klątwa. Wielu ludzi bierze monety i przed przyjściem do mnie, czy tam do kogoś innego, do jakiejś firmy, czyści je mechanicznie, bo przecież ładnie, jeśli się błyszczą. Tak? A w ogóle niektórzy czytają, że pożądany jest połysk menniczy i w związku z tym biorą sobie ścierkę do polerowania biżuterii i te monety polerują, co oczywiście ogromnie wpływa negatywnie na wartość. Tak? Moneta w stanie idealnym potrafi kosztować kilkadziesiąt, kilkaset razy więcej niż moneta w stanie obiegowym. Także to jest taka różnica. To jest naprawdę. Obecnie rynek przesunął się cały w takim kierunku, że wartościowuje bardzo wysoko monety, które są pięknie zachowane. I przede wszystkim nie pogorszmy w żaden sposób stanu zachowania. Na pewno fajnie jest skonsultować to, co się znalazło z kilkoma ekspertami. To jest takie one-on-one, które no jednak wielu ludziom trzeba tłumaczyć. Ja to zawsze tłumaczę. Chociaż to trochę oczywiście z mojego punktu widzenia niepożądane, ponieważ chyba fajniej by było, gdyby ludzie przychodzili, akceptowali moją cenę i ja bym to od razu kupował, ale ja, żeby unikać jakichś nieprzyjemnych sytuacji, to często nawet odsyłam do innych domów aukcyjnych. Wiem, że ja mam taką metodę pracy, że za te monety płacę dobrze, w związku z tym nie boję się, powiedzmy, kontroferty. Chociaż zdarzyło mi się oczywiście, że coś nie kupiłem, bo gdzieś padła trochę lepsza kontroferta, albo gdzieś kogoś skuszono, żeby oddał na aukcję. No to trudno jest mi z tym walczyć. Niemniej jednak no, trzeba skonsultować sobie z kilkoma specjalistami, bo nie każdy, powiem szczerze, to jest może ciężka sprawa, ale nie każdy jest do końca uczciwy. To jest pierwsza sprawa. No, taki mamy świat. A druga sprawa, że po prostu wtedy dużo lepiej będziemy wiedzieli, co faktycznie mamy w ręku i co możemy z tym zrobić. Także. Okej, okay, a większość twoich klientów to są, powiedzmy, ludzie zaufani, czy ludzie, tak, że tak powiem, nowi, czy masz jakieś stałe, głównie opracujesz się wśród stałych klientów, takich, którzy ci ufają i po prostu wracają często, czy po prostu ludzie nowi, zaciekawieni, sporadyczni? Wiesz co, bardzo dużo transakcji to w ogóle transakcje takie jednorazowe, tak? Kupuje ktoś ode mnie monetę,
później go już nie ma. Także mhm. nie wiem, czy to wynika z tego, że ludzie później sobie, powiedzmy, rafinują poglądy na zbieranie, że zbierają coś innego, czy odchodzą od numizmatyki, czy powiedzmy zajmują się rzeczami, którymi ja się nie zajmuję. Bo ja też jakby lubię bardziej niektóre walory niż inne. I no na przykład u mnie ciężko jest szukać monet z niektórych dość popularnych okresów, bo ja po prostu minimalnie się nimi zajmuję. Ja się zajmuję głównie monetami Polski Królewskiej, czyli monetami do XVIII wieku włącznie. No i to jest takie moje forte, takie moje największe pole działań. Ale też mam bardzo dużo klientów, z którymi pracuję no nawet nie rok czy dwa, tylko mam klientów, których no powiedzmy mam od 4 lat, od 5 lat, tak, od 6, od 10 niektórych. Bo ja zacząłem się tym zajmować jako bardzo młody chłopak, także tutaj no są naprawdę ludzie, z którymi pracuję bardzo, bardzo długo. Okej. A powiedz mi, jak wygląda u ciebie weryfikacja monet? Tak jak na przychodzi klient i chce zweryfikować monety, tak? Ile to zajmuje i czy to jest problematyczne? To zależy. To zależy. Mhm. Coś mi tutaj kamera rozjaśniła się do niewiarygodnych. To zależy, bo są rzeczy, które jestem w stanie zweryfikować od ręki, tak? Są rzeczy, które po pierwsze no nie są fałszowane w dobry sposób, po drugie ich fałszerstwo w dobry sposób byłoby nieopłacalne i wtedy no tak naprawdę weryfikuje się to bardzo prosto, bo jeśli moneta ma wygląd, technologię bicia i wymiary, tam wagę, grubość zgodną z oryginałem, no to tak po prostu jest. Ale są też takie rzeczy, które zajmują naprawdę dużo czasu. Tak? Miałem kiedyś monetę, która wymagała ode mnie pojechania do 2 muzeów narodowych w Polsce, tak? I porównania z monetami, które tam były w zbiorach. I to no, był ciężki orzech do zgryzienia. I ja tą monetę po wnikliwych oględzinach odrzuciłem jako falsyfikat. Okay. Ale później ktoś ją sprzedał na aukcji w Polsce. Mm-hmm. I no, znowu tu jest ta słynna sytuacja z tego żartu o rabinach, tak? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No, a czekaj, sprzedali falsyfikat? No, w mojej opinii moneta ta była fałszywa. Okej. Okay. Czyli nadal sądzisz, że... Nie była. Okej. Ale ja na przykład... Przy tej monecie były 2 możliwe scenariusze. Albo była fałszywa, albo wydarzyło się z nią tyle niepowiązanych spraw, które jakby wpłynęły w bardzo specyficzny sposób na jej wygląd, że jestem po prostu nieskory w to uwierzyć, o może tak. A pamiętasz, co to było za moneta? Nie mogę tego powiedzieć, okay. Bo ona znajduje się w publicznym archiwum i byłaby to kwestia bardzo niewygodna dla tego, kto ją sprzedał. To taka. A z racji tego, że no niestety muszę powiedzieć, że człowiek, który ją sprzedał, jest mi znany i utrzymujemy kontakty, no to nie mogę tego powiedzieć. Także w prywatnej rozmowie, jeśli ktoś mnie o to zapyta, to chętnie podrzucę ten temat, ale nie chciałbym tego mówić publicznie jednak. Okej. Okay. A kojarzysz taki program, bodajże nazywa się Lombard Życie pod Zastaw, on jest chyba na TV Puls. Czyli tacy sympatyczni koledzy ze Stanów prowadzą Lombard i przychodzą ludzie. Ja tam kojarzę taką sytuację zawsze, jak ktoś przychodzi do nich z jakimiś momentami, z jakimiś brońmi, to oni zawsze mają kogoś na boku, tak, swojego znajomego od speca, tak? Powiedz mi, czy ty jako ekspert już masz jakichś zaprzyjaźnionych na przykład muzealników, ludzi z branży, którzy wie, że możesz do nich uderzyć po prostu i ci pomogą coś wycenić, coś oszacować albo zweryfikować prawdziwość danej monety? Ja myślę, że każdy tak ma, bo kto się tym zajmuje, bo nikt się na wszystkim nie zna. To znaczy są monety, przy których ja po prostu uznaję prymat innych ludzi. Są ludzie, którzy zbierają tylko określony typ monety, tylko określony nominał i znają je naprawdę na wyrywki. Ja jako handlowiec no, koncentruję się na tym, żeby znać jak najszerszy spektrum, bo ktoś, kto pracuje w handlu, musi znać szerokie spektrum
i dopiero względnie wiem, gdzie zajrzeć, czy gdzie pozyskać dodatkową wiedzę. Tak? Jeśli chodzi o muzealników w Polsce, no to przez ostatnie kilka lat zmieniło się trochę w polskim muzealnictwie, zmieniła się kadra, przyszli ludzie młodsi, którzy są dużo przyjemniejsi, dużo fajniej z nimi się pracuje i co za tym idzie, dostęp do zbiorów muzealnych właśnie po to, żeby je obejrzeć, zrobić kwerendę, czy to do jakiejś książki naukowej, czy to dla jakiegoś porównania, jest dużo łatwiejszy, jest możliwy i no po prostu są muzea w Polsce, które mają ogromne zbiory. Tak? Największy zbiór w rękach publicznych jest w Muzeum Narodowym w Warszawie i jest to zbiór, który oprócz jednej wystawy czasowej tam rok czy dwa temu nie jest w ogóle eksponowany obecnie. Także, a leżą tam ogromne ilości monet i to niektóre naprawdę ogromnej rzadkości. Tak? Okay. A masz jakąś świadomość na temat zbiorów, które na przykład mogą leżeć, nie wiem, u Niemca albo w Szwecji, bo skoro mówimy o okresie no, królów polskich, tak? Jeśli chodzi o te monety, to na przykład trzeba powiedzieć, że ogromny zbiór monet w Mundskabinett Wien w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, to są monety, które na przykład cesarze austro-węgierscy dostawali, cesarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego, dostawali po prostu od królów polskich. To nie są monety zrabowane. Tak samo na przykład jest ogromny zbiór monet polskich w Saksonii, dlatego że Sasi byli królami Polski, tak? I tam jest przede wszystkim bardzo bogaty zbiór monet saskich, ale też dużo monet historycznej polskiej, naprawdę ważnej. No i te powiedzmy zbiory publiczne, które tam są, też trzeba porównywać, też trzeba do nich zaglądać, bo niejednokrotnie mówimy tu o pozycjach, które są obecne w zbiorach publicznych, na przykład w jednym czy w dwóch egzemplarzach. I ja tutaj nie mogę grymasić, tylko nieraz muszę pojechać i coś obejrzeć w Wiedniu, żeby to porównać. Także tak mi się też zdarza. Okej, okay, a powiedz mi, czy oprócz numizmatyką zajmujesz się też złotymi metalami szlachetnymi, czy tylko i wyłącznie monety historyczne? Wiesz co, ja nie za bardzo czułem zawsze pociąg do metali, do złota. Trochę oczywiście doradzam ludziom, którzy chcą jako powiedzmy część swojego portfolio oprócz monet dołączyć metale szlachetne, dlatego że się na tym znam, ale nigdy nie handlowałem tym, ponieważ no jest to jednak biznes dużo wyżej kapitałowy i przede wszystkim dużo mniej marżowy niż monety historyczne, tak? Bo jednak tam handlując monetami złotymi, to mówimy o marżach rzędu kilku procent, także no to dużo cięższe. Jeśli chodzi o monety, marże są większe i dużo przyjemniej się nimi handluje. Poza tym z racji tego, że jednak wydaje mi się próg wejścia wiedzowy, żeby zająć się tym handlowo, jest dużo większy, no to dzięki temu jednak przyjemniej się działa na tym rynku po prostu. Okej, okay, a powiedz mi, czy nie wiem, czy się orientujesz, a jakie, jeśli chodzi o hierarchię opłacalności, bo rozumiem, że to jest proporcjonalne do problematyki, tak? Czy to jest trudne i czy rynek jest płynny, a na przykład whisky, wina, obrazy, monety, jaka jest hierarchia, jeśli chodzi o marże? Gdzie są największe marże? Ja myślę, że jeśli chodzi o kwoty, to na pewno największe marże są na rynku obrazów, ponieważ tam są rzeczywiście wielomilionowe transakcje, dużo częściej niż na rynku numizmatycznym, tak? Tutaj w tytule jest wspomniana moneta za 3 miliony złotych. No, prawda jest taka, że pojawienie się takiej monety na rynku to jest niewiarygodna, ale to niewiarygodna sensacja, tak? Pojawienie się takiego zbioru, z którego pochodzi ta 50-dukatówka, o której będziemy mówili, pojawienie się takiego zbioru to był fenomenalny skok na rynku, bo to mowa jest o takiej kolekcji złotych monet, która była sprzedawana przez Desę Unicum. No i tam naprawdę wielka ilość bardzo rzadkich rzeczy, które były przez lata zbierane. No i to jest sensacja. A z kolei na rynku sztuki,
jak sobie spojrzymy, no to co chwilę idzie jakiś obraz, który kosztuje setki tysięcy, tutaj sprzedają Fangora, tutaj sprzedają, nie wiem, Jerzego Dudę Gracza, tutaj sprzedają, nie wiem, jakiegoś Malczewskiego i to wszystko robi ogromne kwoty i nikogo to nie dziwi. Także to na pewno jest dużo wyżej marżowy rynek, jeśli byśmy na to spojrzeli tak kwotowo, ale z kolei procentowo to myślę, że bardzo dobrze też się zarabia na tych aukcjach alkoholi, bo tak to sobie śledzę. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo ciężki rynek. Polska no chyba jeszcze nie jest na to zbyt gotowa, bo są jakieś aukcje, ale w porównaniu do zagranicznych domów aukcyjnych to jest to jednak bardzo mała ilość, no i to jednak jest taki problem, że wino niewłaściwie przechowywane straci swoją wartość. Z monetą, żeby ona straciła swoją wartość zupełnie, no nie da się. Po prostu się nie da. Nie wiem, co trzeba by było z nią zrobić. Chyba naprawdę celowo ją zniszczyć, przetopić, bo wtedy zostałaby tylko ta wartość w kruszcu, tak? A w tych starych monetach niejednokrotnie srebro jest naprawdę słabej próby. Ale generalnie, no, moneta może zapatynować, ale z pewnością się nie zniszczy od takiego w miarę odpowiedzialnego przechowywania, tak? Okej, okay. A możesz troszeczkę rozwinąć jeszcze ten temat tej dukatówki, bo wcześniej poruszyliśmy ten temat. Wspominałeś, że ona wcześniej się taniej sprzedała i że to była jedna moneta czy kolekcja? Ona była, wchodziła w skład tej kolekcji, którą sprzedawała Desa i ona sprzedała się za jakieś 2 miliony chyba, z tego co pamiętam, to było kilka lat temu, więc kwotę tak nie podam z pamięci. Chyba sprzedała się za 2 miliony albo 2200 plus opłatę aukcyjną, bo na tym rynku jest tak, że jeśli kupujemy coś na aukcji, to ponosimy jeszcze dopłatę w wysokości tak zwanej opłaty aukcyjnej, opłaty organizacyjnej, różnie to ludzie nazywają, no i tam trzeba doliczyć. Obecnie ten standard to jest 18-20%, on się podniósł w ostatnich latach. Kiedyś pamiętam, kiedy wynosił 15 i to było super, a teraz już wynosi 20. Dobrze, a możesz mi powiedzieć... Jeśli chodzi o tą monetę, to mogę pokazać jej zdjęcie i możemy proszę powiedzieć. Bardzo. To jest właśnie 50-dukatówka 1621 Zygmunta III Wazy. Moneta, która jest bita stemplem największej polskiej złotej monety, 100-dukatowej. Żeby zobrazować jej wielkość, to jest taki placek od hamburgera z McDonalda. Tak należałoby to powiedzieć. To jest 170 ponad gramów złota. Próby dukatowej, czyli tam ponad 986. Moneta, która jest ekstremalnym popisem kunsztu jubilerskiego. To jest moneta, o której możemy bezsprzecznie powiedzieć, że ona jest dziełem sztuki. Te elementy na stemplu, czy w koronie, czy na zbroi, one mają niejednokrotnie ułamki milimetra po prostu wielkości. Także no jest to zrobione ogromnie kunsztownie. Jest to bardzo, bardzo rzadka moneta. Ona jest opisana stopniem R8, czyli tak jakbyśmy to powiedzieli, to obecnych w ogóle kilka egzemplarzy, tak, do 3-4 egzemplarzy na rynku, które w ogóle są dostępne, ale wszystkie oprócz tej są w zbiorach muzealnych, w związku z tym nie będą nigdy dostępne na rynku. No i to jest moneta, która tak naprawdę, jeśli trafi do kolekcji i ktoś nie będzie zmuszony, żeby ją sprzedać, to jest moneta, która myślę, że może się trafić raz na kilkadziesiąt lat na rynku. I to, że ona się pojawiła tam w 2021 i teraz w 2023, to uważam to za bardzo, bardzo kuriozalny obrót sprawy, no ale myślę, że po prostu ktoś to kupił, żeby w to zainwestować. Bo to była moneta, która została sprzedana no, za sporo pieniędzy, ale można było z niej wyjąć więcej, także... Tam ktoś po prostu chyba w to zainwestował i zresztą dobrze zrobił, bo kupując te dwie monety, które tam były zaoferowane, bo obok tej 50-dukatówki w październiku, czy we wrześniu, była też zaoferowana donatywa Władysława IV w złocie, również piękna moneta, ale nie mam jej zdjęcia tutaj w prezentacji. I na niej też zostało bardzo dobrze zarobione. Także to pokazuje, że
w perspektywie kilku lat, inwestując te pieniądze, można zarobić te setki tysięcy, tylko że z drugiej strony teraz się należy zastanowić, czy kupując jakieś kryptowaluty albo kupując mieszkania, to nie byłoby bardziej korzystne, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z inwestycją, która jednak nigdy nie będzie pracowała, to znaczy no, zawsze to leży i no, nigdy na siebie w inny sposób niż przy sprzedaży nie zarobi, także tutaj no to jest inna strona inwestowania w monety. Tak? Słucham twojego pytania. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest największy ówczesny nominał i czy ona zawiera jakieś, to jest złota moneta, ona zawiera złoto? Tak, to jest moneta wybita w praktycznie, no prawie czystym złocie. Złocie bardzo wysokiej próby. No i to nie jest największy dostępny wówczas nominał, bo Zygmunt III Waza z racji tego, że to król, który posiadał naprawdę wysokie ambicje, to oprócz 50 dukatówki zlecił wybicie również 100 dukatówki, czyli monety dwa razy cięższej, czyli ponad 350 gramów złota. Okay. I to była taka seria, tym stemplem, to jest dość duża moneta, tak jak wspomniałem, placek od hamburgera z McDonalda. Tym stemplem wybito i monety srebrne, i monety złote o różnych wagach. Wtedy po prostu takim przelicznikiem się posługiwano, że tam 3,45 grama to jest jeden dukat. I przy płaceniu po prostu ważono te monety i przeliczano sobie na ilość dukatów, która się w nich znajdowała. Także to wtedy tak funkcjonowało. 3,45 grama to jest jeden dukat, to jest na aktualne, tak? Tak, tak. Okej, okay, czyli 50, czyli razy 10 to jest jakby jedna uncja to jest 10 dukatów? No, bliżej 9. Okej. Rozumiem. Czyli to się oczywiście trochę zmieniało ze zmianą ordynacji menniczej w czasie dziejów, bo te dukaty no, były jednak troszkę zmienna ta waga, ale ona zawsze była gdzieś tam około tego 3,5 grama się trzymała. I dlatego na przykład w Polsce znajdowane są dukaty holenderskie, bo dukat holenderski kosztował tyle samo, co dukat polski. A Holendrzy bili ogromną ilość dukatów do handlu zbożem na przykład. Tak? Rozumiem. No, żałuję, że czegoś takiego nie znalazłem u siebie na strychu. Tak? Natomiast pamiętam, że kiedyś, jak byłem dużo młodszy, znalazłem dwie monety w ogrodzie u babci. To były bodajże monety z XIX wieku, chyba z 1850. To były takie bardzo zabłocone niestety monety, tak, już zardzewiałe. Nie wiem, czy to były z jakiego materiału były wtedy wybijane monety w Polsce. Polski zresztą nie było na mapie, tak, jeszcze w połowie XIX wieku. Mówisz pewnie o trojakach 1840, tak podejrzewam. Wiesz co, to jest Galicja chyba, wiesz, to jest Śląsk, Żywiecczyzna. Rozumiem. Nie wiem, co to było. W każdym razie, bo gdzieś tam mam monetę zachowaną. W każdym razie pamiętam, że no, byłem kompletnym amatorem, tak, i no, wyglądała fatalnie, więc najpierw ją umyłem, tak, pamiętam, a potem chyba gdzieś w internecie znalazłem sposób odrdzewiania domowego, tak, gdzieś tam do jakiejś mieszanki domowej z solą chyba wrzuciłem i faktycznie zeszło tam ta wierzchnia warstwa tej, nie wiem, co to było, rdza, czy czegoś tam, tak, no i przyjrzała na oczy troszeczkę. I raczej jakbym teraz miał coś takiego zrobić, to odradzałbyś mi coś takiego w ogóle? Jakbym załóżmy zaraz worek takich monet. Powiem ci tak, jeśli chodzi o takie sytuacje, to ja mogę powiedzieć otwarcie. Miałeś dużo szczęścia, bo zdarza się, że moneta jest w takim stanie, że kiedy ktoś ją zacznie czyścić, to zostaje mu goły krążek. Monety korodują i w pewnym momencie może dojść do tego, że wszystko, co widzimy na monecie, pięknie zachowany portret, pięknie zachowany detal, wszystko na monecie widać, ale to już nie jest zdrowy metal. To są produkty korozji, które zastąpiły ten metal. Jeśli zaczniemy to czyścić, to zciągniemy te produkty korozji i zostanie nam goły metalowy krążek, na którym nic nie będzie, bo ta powierzchnia po prostu została już skorodowana. Także no, ja zawsze lubię porównywać czyszczenie, mycie monet w jakikolwiek sposób do zabiegu u lekarza. Nie sposób jest pójść do lekarza i powiedzieć, no dobra, dawaj leki, ja wychodzę, cześć. A to jest taka analogia
To jest taka analogia do takiego domowego czyszczenia. To jest tak, jakbyś poszedł do apteczki i zaczął po prostu wsuwać sobie po kolei wszystkie leki, które gdzieś tam w apteczce znalazłeś. No to trzeba zdiagnozować, czyli trzeba zobaczyć, co się z tą monetą dzieje, czy da się rzeczywiście pomóc jej ściągnąć te szkodliwe naloty bez powiedzmy dalszego urazu, tak? No bo jak mówią lekarze, po pierwsze nie szkodzić, tak? No to jest coś, co też powinien sobie wziąć do serca każdy, nawet domorosły konserwator. Ja odradzam zabiegi takie w domowym zaciszu, bo one bardzo często drastycznie obniżają wartość rzeczy, które posiadamy, tak? To jest fajna zabawa i na pewno myślę, że dużo, dużo ludzi dobrze by się pobawiło, jeśli mogłoby sobie kupić na Allegro jakąś tam zapyziałą monetkę i sobie coś takiego z nią porobić, bo to takie małe arts and crafts, że tak powiem, ale no na pewno jeśli chcemy szczególnie to później sprzedać i nie wpłynąć negatywnie na tego wartość, no to bardzo to odradzam. Okay. No, bądź zostawmy to profesjonalistom. Nawet ja, mimo tego, że jestem w ogóle z wykształcenia inżynierem materiałowym, czyli znam się bardzo dobrze na stopach i na tym, co się tam dzieje, miałem wiele, wiele godzin zajęć o korozji na Politechnice Warszawskiej, to mimo wszystko bardzo często są monety, których nie podejmuje się, żeby je wyczyścić, tak? Bo po prostu niektórych rzeczy nie da się zrobić bez uszczerbku dla monety, a to jest jednak wielka szkoda. No dobrze, ale idąc do profesjonalistów, od razu trochę się, powiedzmy, nie wiem, bałbym się, że będą się kumulować opłaty, tak? Powiedzmy, czy mógłbyś mi powiedzieć, bo odniosłem takie wrażenie, że jest bardzo dużo pracy u pośredników, jak chce coś sprzedać. W zasadzie tak, najpierw jest weryfikacja, potem jest jakieś ewentualnie poprawianie, ewentualnie jakieś przechowywanie, potem jest wystawianie na aukcję, potem opłaty aukcyjne. Ile ten cały proces tak naprawdę może z naszej no nie wiem, inwestycji, naszej tego, co hodlujemy, tego, co trzymamy w numizmatyce, ile z tego pobierają tak naprawdę prowizje, gdybym chciał to zrobić tak na poważnie, tak na, od początku do końca? Ja powtarzam, że jest teraz ciekawy okres na rynku i jest to okres dobry do tego, żeby z inwestycji wychodzić, a niekoniecznie najlepszy, żeby w nie wchodzić. Nie ze względu na wygląd czy kondycję rynku, tylko raczej ze względu na to, że teraz ciężar opłat na rynku właśnie bardzo przesunął się w stronę kupującego. To znaczy, że jeśli masz ciekawe walory, które są na rynku pożądane, czyli generalnie dowolny zbiór, który był inteligentnie kształtowany i no nie składa się z monet o naprawdę niskiej wartości, czyli są tam pozycje powiedzmy o jednostkowej cenie, no nie wiem, 500 zł, 300 zł wzwyż. No to to jest taka tajemnica Poliszynela, że obecnie są domy aukcyjne, które od sprzedaży takich monet pobierają naprawdę symboliczne opłaty, tak? To znaczy można zmieścić się w kilku procentach, dlatego że ten dom wystawia to na aukcję i ten dom de facto żyje z tego, że kupujący zapłaci mu te 20%. Bo prawda jest taka, że no, gdyby oni pobierali, są domy aukcyjne, które pobierają kilkanaście procent od sprzedających, ale no w mojej opinii kilkanaście procent plus 20% od kupującego to jest spread, który daje 1/3 i to jest, no, to jest naprawdę dużo. To powiedzmy sobie szczerze, że naprawdę dobrze trzeba pokombinować i naprawdę odpowiedzialnie trzeba podejść do inwestycji i jeszcze mieć trochę szczęścia, żeby w ogóle później wyjść z tym, z jakimkolwiek zyskiem, także no to jest duży problem. Czyli przy tej 50 dukatówce dom aktywny sobie wziął 20%, czy nawet 1/3? Tak. To faktycznie potężnie. Dobrze, a powiedz mi, czy pamiętasz oprócz tej dukatówki jeszcze jakieś ze swojej pracy, ze swojej praktyki, jakieś takie ciekawe, egzotyczne przypadki, które ci zapadły w pamięć, którymi chciałbyś się podzielić z widzami? No, mam tu kilka przygotowanych takich zdjęć, monet, które spotkałem na swojej drodze, które bardzo miło wspominam i do każdej mam jakąś taką krótką historię. No, następna moneta też była sprzedawana przez ten sam dom aukcyjny, który sprzedał 50 dukatówkę przez antykwariat numizmatyczny Michała Niemczyka w Warszawie.
To jest Portugal, czyli 10 edukatówka. Czemu Portugal? Bo Portugalczycy jako pierwsi zaczęli bić grube złote monety, mieli dużo złota z zamorskich kolonii, no i przez Niemców, którzy nazywali to Portugaluza, to przeszło do Polski jako Portugal i tak nazywa się tradycyjnie 10 edukatówki, czyli monety o takiej wadze około 35 gramów właśnie. Bardzo ciekawa moneta pod wieloma względami. Jest to moneta ryska. Niewiele ludzi kojarzy historię Polski na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że Ryga, zanim nam Szwedzi ją zabrali, a już po tym, jak była wolnym miastem, znajdowała się w polskich rękach, bo do lat 20. XVII wieku Ryga była miastem polskim. No i Zygmunt III Waza bił tam dość obficie swoją monetę, ponieważ prawidła są takie, że w każdym mieście portowym zazwyczaj kwitł wówczas handel i trzeba było bić monetę chociażby dla zaopatrywania w gotówkę tego handlu, który tam się odbywał. Niemniej jednak Ryga jest znana z tego, że biła drobniejszą monetę. Szelongi, trojaki, grosze. A tutaj mamy do czynienia z naprawdę wielką złotą monetą. Ona jest intrygująca po pierwsze dlatego, że ma bardzo fajne, nietypowe przedstawienie króla stojącego w zbroi. Zazwyczaj, tak jak widzieliśmy na 50 dukatówce, zobaczymy też na innych monetach, mamy po pierwsze królewskie i nic więcej. Tutaj mamy króla całego stojącego w zbroi. Po drugiej stronie naprawdę majestatycznie przedstawiony herb Rygi. Jest to moneta, która jest w ogóle unikatem. Tak? To znaczy jest opisana ta jedna ogromnej rzadkości pozycja, no i też wiem, że chyba trafiła do takiej kolekcji, że już nigdy nie będę miał jej przyjemności obejrzeć, także no ogromna, ogromna rzadkość, naprawdę ciekawy, niecodzienny styl, no i świadek tego, że Polska kiedyś naprawdę miała dalej rozciągające się granice. No dzisiaj jak pojechałem do Rygi tam kilka miesięcy temu, to dzisiaj czuję się hanzeatyckość tego miasta, czuję się to, że kiedyś to było miasto handlowe, tak jak czuję się to na przykład w Szwecji w niektórych miastach, tak jak czuję się to na przykład w Lubece, także bardzo, bardzo ciekawa moneta, unikatowa. I została sprzedana za 1 000 000 złotych. Także to też tutaj na pewno grało rolę w tym, że zrobiło na mnie wrażenie. Kolejną taką monetą, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i jest przy niej naprawdę ciekawa historia, jest dużo mniej robiąca wrażenie na pierwszy rzut oka moneta, ale to jest moneta, która obrazuje pewne powiedzenie, które miał profesor Grabski z Wydziału Inżynierii Materiałowej, czyli widzi się tyle, ile się wie. To zostało później zaadoptowane i właśnie Damian Marciniak, który sprzedawał u siebie tą monetę na aukcji, organizuje takie wydarzenia, wykłady przy okazji swoich aukcji, na których właśnie jest tym sloganem w numizmatyce, ty widzisz tyle, ile wiesz. To moneta, która wygląda bardzo niepozornie, a jest to moneta unikatowa, bo jest to moneta, na której zamiast monogramu królewskiego ICR, Johannes Casimirus Rex, znajduje się portret króla. To jest moneta próbna, wybita najprawdopodobniej w ekstremalnie niskim nakładzie, z czego pewnie wszystkie albo prawie wszystkie monety zostały przetopione, oprócz tej, bo są znane odmiany tych złotówek portretowych. Ta zdarzyła się tylko w tym jednym egzemplarzu, także jest to moneta unikatowa, drugiej takiej nie uświadczymy, no i jej unikatowość dodatkowo potwierdza to, co się z nią stało, ponieważ podczas aukcji, kiedy została wylicytowana, wstał człowiek z sali i powiedział tak, muzeum zgłasza prawo pierwokupu. Ta moneta została zakupiona przez Muzeum na Zamku Królewskim, znajduje się w ich zbiorach, jest tam eksponowana i no, to, że została zakupiona do państwowego muzeum, do zbiorów publicznych, to był dla mnie wielki szok, ponieważ była to jedna w ogóle z pierwszych sytuacji, kiedy muzeum skorzystało z prawa pierwokupu
jeśli chodzi o monetę czy medal na aukcji numizmatycznej, tak? Bo to jest znane bardzo dobrze na aukcjach literatury, to jest znane dobrze na aukcjach falerystyki, bo na przykład nie wiem, kiedy organizowano Muzeum Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku, to oni dużo kupowali. Biblioteka Narodowa zawsze kupuje bardzo, bardzo ciekawe okazy bibliofilskie. Tutaj zaś kupili monetę i było to naprawdę, naprawdę ciekawe zajście, z którym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, ale później miałem z nim do czynienia, bo później jeszcze zdarzyło się kilkukrotnie, że muzeum kupiło naprawdę, naprawdę wielkiej rzadkości obiekt na aukcji numizmatycznej, czy to na przykład Muzeum Wojska Polskiego kupiło owalny medal Virtuti Militari z tych pierwszych nadawanych za Stanisława Augusta Poniatowskiego jeszcze, to samo muzeum na Zamku Królewskim kupiło bardzo rzadki medal z kolekcji Potockiego, czy też unikatowego brak teata. To jest fascynujące, bo nigdy o tym nie słyszałem, czyli muzeum może po prostu przyjść na aukcję sobie, przedstawić się muzeum i sobie złożyć prawo pierwokupu? Ustawodawca przewidział taką możliwość, że muzea rejestrowane korzystają oczywiście na warunkach ustalonych przez aukcjonera z prawa pierwokupu, czyli jeśli ty wylicytowałeś taką monetę, ona też kosztowała niemało i już się cieszysz z zakupu i wstanie ci taki dżentelmen i powie, że muzeum korzysta z prawa pierwokupu, no to niestety będziesz musiał obejść się ze smakiem. Było też dość ciekawe, bo przy sprzedaży Order of Virtuti Militari doskonale pamiętam reprezentanta aukcyjnego, który chciał tą monetę kupić, zresztą też właściciela dużego domu aukcyjnego. Przyszedł, wygrał tą licytację, ale muzeum skorzystało z prawa pierwokupu. On powiedział, że gdyby wiedział, że oni będą chcieli to kupić, to licytowałby się sam ze sobą tak długo, aż skończą im się pieniądze, bo takie miał zlecenie od klienta. Czyli muzeum kupuje podstawce, które ktoś wylicytuje, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście muzeum też ma swój budżet, do którego może wejść, dlatego tutaj ten żart ze strony tego reprezentanta aukcyjnego też był taki dość trafiony, bo no, oni muszą się zmieścić w jakimś budżecie, który mają przewidziany. A właśnie, bo to jest jeszcze ciekawe pytanie, bo mówiliśmy o znalezionych monetach, tak? Jak to wygląda od strony prawnej, jak ktoś znajdzie monety albo banknoty, tak? Bo jak muzea chyba też, albo jakiś konserwator, ktoś chce na tym z Państwa położyć przysłowiową łapę, prawda? Jeśli znajdziesz monetę na strychu, czyli tak jak my tutaj postawiliśmy tezę w tytule, to nic ci nie grozi, bo ustawa o ochronie zabytków definiuje dość jasno, co jest uznawane za takie znalezisko, które należy konserwatorowi zgłosić, tak? Znalezisko tak zwane przypadkowe, czyli właśnie na przykład jak znalazłeś monety w lesie, to musisz to zgłosić do konserwatora i oni wtedy uznają, czy jest to zabytek i czy należy to do muzeum przekazać, czy też wcielić w zbiory muzealne, bo zabytki znajdowane w ziemi, czy to jest twój ogród, czy to jest las państwowy, czy to jest jakaś na przykład miejska zieleń, to wszystko należy do Skarbu Państwa. Tak? To, co znajdujemy w ziemi, należy do Skarbu Państwa. W związku z tym, jeśli zostanie stwierdzone, że jest to zabytek, to na mocy ustawy o ochronie zabytków, tak się nazywa chyba ta ustawa, która zresztą jest cały czas nowelizowana. Teraz w lipcu znowu była nowelizacja tej ustawy i jest dość ciekawie. To nie można pójść z wykrywaczem metalu do lasu, wykopać sobie jakiś monet i ich sobie pójść i sprzedać, bo to jest nielegalne. Tak? Te znalezione przedmioty podlegają nadzorowi konserwatorskiemu, tak, nadzorowi wojewódzkiego odpowiedniego konserwatora zabytków. Tam to trzeba. Właśnie nie wiem, czemu jest tak jasno, ale bo tutaj u mnie czasem mi zaświeci słońce i mi się robi taki biały. Mhm. Także
to trzeba zgłosić albo właśnie do konserwatora zabytków, albo trzeba zgłosić to do określonego organu, tam ustawa wymienia, to jest na przykład tam wójt gminy, czy jest to policja miejscowa i oni muszą to tam dalej procedować. Czasem się zdarza tak, że oni uznają, że to, co znalazłeś, nie jest zabytkiem i wtedy ci to na przykład oddadzą, tak? Albo no, są oczywiście standardowe procedury dla rzeczy zagubionych. Także no, to jest tak, ale jeśli znajdziesz rzeczywiście monetę historyczną, zabytkową, no to to jest cały proces. Takie znalezisko należy niezwłocznie zgłosić, inaczej jest nawet odpowiedzialność karna, także bo to jest przestępstwo chyba nawet już teraz, a nie wykroczenie. Także jeśli chodzi o to znajdowanie gdzieś tam na polu, to jest nieprzyjemnie, ale jeśli znajdziesz na strychu, nic ci nie grozi. Także jak najbardziej wtedy ten przedmiot, no wiadomo, że znalezienie na swoim strychu jest łatwe do omówienia, bo wiadomo, że możesz wtedy założyć, że jesteś jakimś tam spadkobiercą czy prawnym właścicielem. No, znalezienie na cudzym strychu to jest tak, jakby grzebać komuś w kieszeni. No. Jest. Okej, okay. Powiedz mi, czy chciałeś jeszcze jakiś przykład omówić oprócz tej złotówki, tym twoja na Kazimierza? Wiesz co, mam jeszcze kilka takich ciekawszych monet pod względem historycznym, które kiedyś mi się zdarzyło sprzedać, które na pewno są inne, ciekawe. To jest na przykład grosz 1577 rok, grosz gdański, bity podczas oblężenia Gdańska. Też ciekawy epizod z historii Polski w roku 77, wybór Batorego na króla. Gdańsk nie uznał władzy Batorego. I był moment, kiedy Rzeczpospolita Polska toczyła wojnę z Gdańskiem. To mało ludzi o tym wie, ale to była regularna wojna. Gdańszczanie, z racji tego, że to było bogate, handlowe miasto, bardzo bogate miasto, to oni armię zaciężną zaciągnęli i regularne bitwy toczyły się między Gdańszczanami, a między wojskami Batorego. No i Gdańsk, żeby dopiec królowi, wybił monety z jedynym możliwym motywem, kogoś, kto jest od króla wyżej, czyli z Jezusem Chrystusem. Mhm. Na tej monecie jest Jezus Chrystus, który trzyma jabłko królewskie i napis broni nas Chrystę. Także no, to taki pszczyczek w nos króla. Bardzo ciekawy okres historii, rzadkie monety, no i na pewno bardzo interesujące. To jest taka moneta, która historycznie jest bardzo ciekawa. Następna moneta, którą chciałbym pokazać, to jest też bardzo ciekawa moneta, bo jest odmienna technologicznie od tego, do czego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni. To jest tak zwany brak teatr, bicie jednostronne. To monety, które były na ziemiach polskich w obiegu od XII do tak naprawdę początku XIV wieku. No i tu monety srebrne, bite, także wyglądają jak dosłownie guziczki, naprawdę. To moneta, która ma jakiś tam niecały centymetr średnicy, bardzo drobna, to monety, które naprawdę czasem strach brać do ręki, bo są takie malutkie i ja za pierwszym razem, kiedy miałem takiego braktata w rękach, to myślałem tylko o tym, że go połamię, także to ciekawa sprawa. A czy jest aż tak kruchy, czy łatwo go zgubić? Nie, łatwo go zgubić na pewno, dlatego one często są znajdowane w takich luźnych znaleziskach archeologicznych, bo łatwo go zgubić, a jest on z tak cienkiej blachy, że myślę, że jakbyś trochę siły przyłożył, to na pewno by go połamał, nie? Także no jednak po latach gdzieś tam mam więcej doświadczenia i już się tak tego nie boję, ale na początku byłem bardzo, bardzo przestraszony. Blachy? Z czego on konkretnie jest zrobiony? On jest ze srebra. On jest z cienkiej srebrnej blaszki, tak. No i to jest oczywiście moneta Łokietka, tak? Ojca Kazimierza Wielkiego, gościa, który wydarł koronę Czechom, tak? On z powrotem w polskie ręce wziął polską koronę, także no to bardzo ciekawa historycznie również moneta.
Zresztą jedna w ogóle z niewielu dostępnych na rynku, które da się kupić, typów monet łokietka. Monety łokietka są rzadkie. A jeszcze teraz jedną z też popularniejszych monet łokietka chcą przypisać jego synowi, Kazimierzowi Wielkiemu. W związku z tym też za chwilę będzie, że tych monet łokietka będzie jeszcze mniej. Także. Ale to ciekawe, na pewno przydaje się, jeśli ktoś chce zebrać sobie poczet władców, bo znam ludzi, którzy tak zbierają monety polskie, że tylko poczet władców, każdego władcy po kolei. No to wiadomo, że jest ciekawy sposób, no ale przy rozbiciu dzielnicowym i jeśli chodzi o pierwszych piastów, to jest to dość ciekawe wyzwanie, bo powiedzmy sobie, że od takiej nowożytnej Polski, nawet trochę wcześniej, od Jagiellonów, to nie jest to problem, tak? Od Jagiełły i dalej gdzieś tam bez żadnego problemu w granicach, nie wiem, może jakieś 200 zł za sztukę da się bez problemu kupić ładny egzemplarz każdego władcy. To nie są drogie rzeczy. To akurat jest taki bardzo popularny błąd myślowy, że coś, co jest stare, musi być drogie. Ja zawsze to obrazuję, mówiąc ludziom, że można kupić za kilkadziesiąt złotych srebrną rzymską monetę. Ludzie nie doceniają tego, jak ogromnym imperium było zarówno Cesarstwo Rzymskie, bo Cesarstwo Rzymskie wybyło miliardy monet. To trochę trudno jest sobie zobrazować, ale przez setki lat bito aktywnie monetę, która musiała obiegać wielomilionowe imperium. Tak? Naprawdę wybito miliardy monet. Jeśli chodzi o Polskę, Polska też była swoistą, no może nie powiem potęgą gospodarczą, chociaż w pewnym okresie z pewnością należałoby tak powiedzieć. Polska bardzo aktywnie handlowała zbożem. No Gdańsk był bramą do Europy ogromną. No i my też mieliśmy naprawdę bardzo duże ilości pieniądza w obiegu i też są monety, na przykład miedziane szelongi Jana Kazimierza, których wybito też razem z falsyfikatami na szkodę emitenta, czyli falsyfikatami z epoki tak zwanymi, też można powiedzieć, że wybito ich miliardy sztuk, bo ich wartość była mała i trzeba było wybić ich ogromną ilość, żeby pokryć zapotrzebowanie. Czyli mówisz, że rzymską monetę można dostać za kilkadziesiąt złotych? Czy dobrze zrozumiałem? Tak, jak najbardziej. Srebrną jeszcze do tego. Srebrne są droższe. Gdybyś chciał monetę brązową z na przykład IV wieku, to myślę, że zmieścisz się nie w kilkudziesięciu, a może 20-30 złotych. Nie są to drogie rzeczy i dlatego też trzeba rozbić ten pogląd, bo wielu ludzi ma taki pogląd, że generalnie zbieranie starych monet jest drogie, a to jest tanie. To tak naprawdę nie jest drogie hobby, jeśli wybierze się sobie odpowiedni powiedzmy fragment tej numizmatyki do zbierania. Bo jeśli chcieliśmy zbierać takie wielodukaty, jak pokazaliśmy sobie na pierwszych zdjęciach, no to każda moneta będzie kosztowała majątek, ale jeśli chcemy zbierać sobie nawet stare monety, ale takie mniej okazałe, no to bez problemu da się zmieścić w tych kilkudziesięciu złotych za sztukę. Myślę, że nie jest to żaden problem. No to faktycznie niska bariera wejścia. Srebrną monetę Zygmunta III Wazy, 1,5 grosza, tak zwanego półtoraka, popularnie da się kupić za, nie wiem, 20 złotych w pełni czytelnym stanie. To tyle kosztuje po prostu. Bardzo popularne monety, bite w bardzo dużych ilościach. Czy dobrze widzę, że jeszcze masz jeden przykład? Tak, tak. No i to ostatnia taka ciekawa moneta, którą chciałem pokazać, którą ja sprzedałem. To jest szelong zakonny Ulryka von Jungingena. To jest wielki mistrz, który jest znany nam głównie z tego, że poległ pod Grunwaldem. Także to taka ciekawostka. I to też moneta, która kosztowała chyba 600 czy 700 złotych. Także to jest moneta, która w jakiś tam dość bezpośredni sposób jest świadkiem polskiej historii, a nie jest jakaś super droga. Także to jest taka naprawdę, naprawdę ważna kwestia, że no, wiele jest monet, które na pewno biegały w rękach ludzi wpływowych, ludzi majętnych z tamtej epoki. Na przykład taka 50-dukatówka z pewnością była w rękach jakiegoś magnata albo jakiejś bardzo znacznej postaci, co na przykład dowodzi to, że dwie 100-dukatówki, czyli te największe złote polskie monety, ich jest w ogóle znane 9 sztuk, czyli więcej niż tych 50.
Dwie są w Muzeum Narodowym w Budapeszcie, ze zbiorów rodziny Esterházy. To była rodzina, która piastowała wysokie urzędy, no i po prostu najprawdopodobniej oni takie monety zgromadzili albo dostali w darze z racji tego, że to była wielka rodzina magnacka węgierska. Bardzo ciekawa sprawa. Jeśli kupujemy takie naprawdę wysokiej klasy walory, czy też je oglądamy, trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy świadomość, że mógł na przykład ten medal komuś wręczyć król albo coś Jasne. Takiego. To bardzo, bardzo ciekawe kwestie. Okej, okay, a jesteś w stanie podać kwoty aukcyjne tych monet, które wymieniłeś? Albo przy niektórych z nich? Mówisz o tych, które pokazałem tutaj na zdjęciu. Tak, tak, niektóre z nich przynajmniej. To jest ten szelong Ulryka, to jest jakieś kilkaset złotych, może teraz więcej, rzadka moneta jednak. Brakta z orłą, myślę, że można go dostać w granicach tam 1000 złotych z kawałkiem, także nie jest to też jakaś fenomenalna rzadkość. Taki grosz, nie pamiętam za ile dokładnie ten się sprzedał, ale myślę, że to też jest początek od jakichś tam kilku, tak? Jakieś, nie wiem, 400-500 złotych. Za słaby egzemplarz, ten chyba sprzedał się w okolicach 2-3 tysięcy, z tego co pamiętam, bo jest bardzo ładny na tą emisję. Ta złotówka, absolutnie nie pamiętam za ile się sprzedała, jest to łatwe do sprawdzenia, bo ona jest na archiwum w Madrycie, ale nie pamiętam, bo pamiętam tylko to, że ją kupiło muzeum i wymazałem kwotę, za jaką kupiło, ale jestem w stanie to teraz szybko sprawdzić. Nie, myślę, że nie trzeba, ale, ale dobrze wiedzieć, że jest ta informacja publicznie dostępna. Tak, tak, bo te wszystkie monety, które tutaj przedstawiłem na zdjęciach, znajdują się albo na archiwum takiej strony OneBit, która skupia te aukcje numizmatyczne, albo na archiwum Niemczyka, tak? Tutaj ten Portugal to jest 1 000 000 złotych z opłatą i ta 50 to jest właśnie 3,2 miliona złotych z opłatą. Także tutaj mamy, myślę, że spokojnie z tą złotówką 4,5 miliona złotych. A jakbym chciał sprzedać, nie wiem, dogadałbym się z milionerem, tak? Chciałbym mu sprzedać tą monetę, tego dukata, na przykład 50 gotówkę, to szacowana wartość jest bazowana już razem z opłatą aukcyjną, która była wcześniej? Ja uważam, że odnosząc się trzeba zawsze uwzględniać opłatę aukcyjną, tak? Bo to jednak to jest cena, którą faktycznie ktoś zapłacił, tak? Ja zawsze na to tak patrzę, ale z drugiej strony ja kupując monetę też się odnoszę do ceny razem z opłatą aukcyjną, tak? Dobrze, a będziemy już w zasadzie powoli zmierzać do końca. W zasadzie mam jeszcze takie dwa pytania, które chciałbym zadać. Pierwsze to jest, dotyczy popularnych kiedyś artykułów prasowych, które zachęcały ludzi do zaglądania do portfeli, ponieważ mogą tam być rzadkie banknoty z rzadkimi numerami. Powiedz mi, czy to jest coś, co jest faktycznie popularne, czy to jest jakaś taka absolutna nisza na tym rynku, że to nie warto się tym w ogóle interesować? To jest popularne i dużo ludzi to zbiera, tylko że trzeba sobie powiedzieć, że banknot też, żeby miał wartość z ciekawszym trochę numerem, musi być w świetnym stanie zachowania. To jest też ten problem. Jeśli dostaniecie z kasy w pracy, czy tam wypłaci wam bankomat świeży, piękny banknot, który ma ciekawy numer, to okej, być może warto jest go zachować. Ale jeśli dostaniecie złachany, zniszczony banknot w swoje ręce, to no, prawda jest taka, że bardzo możliwe, że bez sensu nawet go trzymać, tak? Chyba że są to naprawdę ciekawe numery seryjne. Bardzo często zdarzają się bardzo niskie numery seryjne w słabszych stanach, które też osiągają wyższe ceny niż nominały. Zdarzają się też na przykład solidy, czyli cały numer z jednej cyfry. To oczywiście bardzo rzadkie banknoty, bo na całą emisję może być ich tylko 9, także to bardzo rzadkie rzeczy i też ludzie to zbierają. I to wtedy nawet w słabszym stanie ma szansę kosztować. Ale są tak zwane radary, czyli numer, który jest jak palindromem. Od przodu czytany jest taki sam, jak czytany z tyłu. Generalnie no, tutaj jest sytuacja taka, że to rzeczywiście jest trochę droższe, jeśli banknot jest w stanie kolekcjonerskim, czyli w stanie świetnym. A jeśli banknot jest pogięty, pognieciony, to już trochę tutaj trudno jest szukać tej wartości tam, gdzie jej nie będzie. No, jasne. To jest strata czasu i znowu zaangażowanie pieniędzy, które leżą, a nie pracują. Tak ja to... Okay. Dobrze. A drugie pytanie, które chciałem się zadać jeszcze, to jest pytanie o
o to chyba, które kiedyś poruszyliśmy, zresztą jak rozmawialiśmy prywatnie, czy uważasz, że w przyszłości, albo już teraz w równoległym wszechświecie jest jakiś Krzysztof Jurko, który zajmuje się zamiast numizmatyką, monetami, zajmuje się historycznymi NFT, czyli tokenami niezamiennymi w kryptowalutach? Wiesz co, ja miałem epizod z NFT, rozmawialiśmy zresztą o tym. To jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że to jest rynek, który kiedy się wyrżnie z tego spekulacyjnego podejścia, tak? Czyli z projektów, które w ogóle nic sobą nie reprezentują, a kiedy zacznie się opierać na projektach, które rzeczywiście mają jakieś utilities, mają jakieś zastosowania rzeczywiste, to będzie naprawdę interesujące. Do tego ludzie jednak wpadli na taki pomysł, żeby sprzedawać razem z walorem NFT, którego reprezentuje i żeby było to swoistym potwierdzeniem jego autentyczności i jego jednostkowości. To takie ciekawe dość. Na pewno ten rynek jeszcze nie jest na to gotowy, ale była na przykład aukcja Desy bodajże, na której do obrazów były dołączane NFT, które można było tam na OpenSea sobie zaciągnąć. Także. Bo ja pamiętam dwie takie historie. Pierwsza historia to jest taka, że te NFT, które tak naprawdę mintowano za grosze, no teraz już są warte, na przykład CryptoPunk, ja w zasadzie za darmo je dostawali ludzie, albo Ordinals, to one są warte teraz kosmiczne pieniądze, tak? I więc trudno powiedzieć, tak naprawdę mam wrażenie, kiedy ten rynek eksploduje, kiedy nagle się okaże, że okej, mamy teraz trend na historyczne NFT, tak? Bo pewnie kiedyś taki moment po prostu nadejdzie. Dla większości mam wrażenie NFT. A drugi przykład to obrazy, o których mówiłeś. Często do nas ludzie do redakcji piszą na adres redakcyjny, że dostają oferty o digitalizacji swoich obrazów, czyli na przykład artyści do nas piszą, tak? I mówią, że zaoferowano im, żeby zdigitalizowali swoje obrazy i pytają też nas, jak to zrobić, tak? I mam wrażenie, że owszem, to będzie trend, ale jakaś część mi mówi po rozmowach z tymi osobami, że większość na razie że to jest jakiś popularny rodzaj skamu, czyli po prostu ktoś tych niezorientowanych artystów, którzy nie są jeszcze, nie są nawet jedną nogą w tym świecie technologii blockchain, w zasadzie zachęca się ich do po prostu zakładania kont na jakiś portfelu na Metamasku i podstawiają im pewnie jakiś link do OpenSea, tak, podstawiony, gdzie wie, że po prostu, nie wiem, w jakiś sposób okraść ich z ich posiadanych pieniędzy, tak? No, generalnie to jest niepotrzebne, tak? To jest coś, co na pewno fajnie by było do sprzedawanego waloru dołączyć te NFT, żeby, nie wiem, to służyło za jakieś potwierdzenie oryginalności, ale rynek sobie bez tego przecież doskonale radzi, tak? No wiadomo, że generalnie no, są potrzebne metody walidacji tych rzeczy, tak? Ale nie jest to coś, co jest na tyle odkrywcze, żeby wdarło się szturmem, tak? Tak uważam. I okay. Myślę, że to zawsze będzie gdzieś w sferze niuansu, chyba że ktoś rzeczywiście wypracuje jakiś system, który będzie wydajny i będzie dobrze pracował. No teraz oczywiście Solana czy inne chainy, które mają niskie gas fee, bo powiedzmy sobie, że handlowanie na chainie Ethereum takimi NFT byłoby zabójcze, bo tam gas fee morduje sens takiej transakcji dla naprawdę większości walorów, które można sprzedać, bo jeśli miałoby się zapłacić tam 170 czy ileś dolarów gas fee, to jest tragedia, tak? Ale rzeczywiście, jeśli byłyby takie chainy, na których taka transakcja to byłaby sprawa groszowa, no a są takie chainy, teraz Injective, Solana, tak, no to
to wtedy można się pokusić o takie rozwiązanie, tylko że znowu, jeśli wprowadzi to jeden dom aukcyjny, to myślę, że to szybko by zginęło w mrokach historii. Jeśli byłby to jakiś taki, powiedzmy, industry standard, to wtedy na pewno miałoby to rację bytu, ale bardzo ciężko mi w to uwierzyć. Ale były już akcje, bodajże Sotheby's robił aukcję i ten drugi, jeszcze wiodący dom aukcyjny światowy, Christie's, tak. Pamiętam, że oni robili aukcję Curio Cards, to był jeden z pierwszych kolekcjonerów NFT na Ethereum, ale sprzedało się chyba poniżej tego, co ludzie szacowali wcześniej, potem gwałtownie cena spadła. I jeszcze pamiętam, że CryptoPunka chyba też sprzedawali. Więc to już jedną nogą już ten świat jest w świecie domów aukcyjnych. To jest bardzo korzystne dla firm, które się zajmują sztuką, dlatego że sprzedajesz coś, co de facto nie wymaga w ogóle energii twojej na miejscu, bo tak, zdjęcia temu nie musisz robić, nie musisz tego wysłać, nie musisz tego przechowywać w bezpieczny sposób, tak? To sprawia, że aukcjoner weźmie swoje 20% czy tam 25%, bo takie są nawet stawki na aukcjach sztuki, i wytnie większość zadań, które tradycyjnie musiał ponosić. To jest szalenie atrakcyjne. Tak? Ja się nie dziwię, że domy aukcyjne wymyślają takie rzeczy. Okay. Dobrze, no to w zasadzie myślę, że tym akcentem możemy powoli skończyć. Chciałbym Ci, Krzyśku, podziękować bardzo serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że widzowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat tego rynku, twojej pracy oraz tego, jak mogą ją tą wiedzę wykorzystać w swoim prywatnym życiu. I myślę, że możemy się jeszcze spotkać kiedyś na podobny temat, żeby porozmawiać. Jak najbardziej, zawsze bardzo chętnie. No, jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej o numizmatyce, to powoli wróciłem do nagrywania na swój kanał na YouTubie. Także on nazywa się tak samo, jak nazywam się i ja, także Krzysztof Jurko. No i serdecznie zapraszam. Na pewno są tam takie treści, które no niektóre być może wymagają pewnego rozumienia rynku, ale niektóre naprawdę rozjaśniają nawet początkującym, co na tym rynku się dzieje i jakie procesy tam zachodzą. Także. Tak, ja również zachęcam, żebyście odwiedzili kanał Krzyśka, a przy okazji, jeżeli podobają Wam się treści, które tutaj znajdujecie, proszę polubcie nasz kanał oraz zasubskrybujcie oraz naciśnijcie dzwoneczek i widzimy się chyba, Krzyśku, kiedy indziej, przy innym temacie. Do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I wesołe święto oczywiście. Nie wiem, czy to będziesz publikował przed świętami, w święta, czy po świętach, ale my jesteśmy chwilkę przed świętami, także wesołych i spokojnych świąt. Postaram się. Wesołych i spokojnych świąt. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się, pa. Dzięki, cześć.